Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie, to jest kolejny odcinek z WarThundera, ostatnio było no, czwarty rok z Wortanderem, więc sporo promocji, poczyniłem pewne zakupy i za chwileczkę Wam się wyspowiadam, co też ciekawego zakupiłem i zobaczymy, czy te maszyny Wam się spodobają, bo bitwy nimi na kanale będą. A także opowiem dlaczego kupiłem to, a nie tamto. Na początku, jednak, jak widzicie, codzienna nagroda, ogromne trofeum. E, miałem zacięcie, i przez 14, czy tam 13, bo dzisiaj 13 dzień z rzędu logowałem się codziennie. To chyba nie było w historii takiego momentu, żebym tak często się logował. Chciałem zobaczyć, co za prezenty dostanę w tych właśnie misjach. Dostałem wielkie G, można powiedzieć. Oczywiście w czasie gry wylosowałem jeszcze talizman na jeden z samolotów, jak Wam kiedyś mówiłem w filmie, ale to nie jest to codzienna nagroda trofeum, tylko to było po prostu po bitwie i tam to uważam bardzo fajne. Tutaj największa rzecz, którą udało mi się chyba wygrać, to jest 300% expa na jedną bitwę a tak to same jakieś plus 30%, plus 15%, plus tam jakieś, no tego typu rzeczy, yy, tragedia, no nie wiem, dlaczego oni nie chcą wrzucić tutaj czegoś lepszego, ale dzisiaj mamy 13 dzień, a w 13 dniu, no jest, kurczę, tak, szansa na zdobycie zakładu o 1500 golda, no, to może i jest fajne, jakby się grało w plutonie, wczoraj Miałem przykrą przygodę, właśnie jak grałem na swoich ulubionych zręcznościówkach, okazuje się, że no, grają ludzie z jakichś klanów po cztery sztuki w kluczu trzymają na przykład górę, gdzie latają bombowce i nic tam nie dojdzie, i ich bombowce są po prostu bezkarne, prawda? A nasze pojedyncze samoloty, w tym mój, które usiłowały do bombowców ich się dostać, żeby zniszczyć przez rozwalenie przed rozwaleniem naszych baz. No, za każdym razem byłem strącany. Jak walczyłem z jednym, dwóch już miałem na ogonie, no i z czymś takim się wygrać nie da, podejrzewam. Po prostu również musiałoby być jakieś zgranie w moim teamie i z, nie wiem, ze cztery nasze samoloty musiałyby równocześnie na jakiś pułap wlecieć, żeby tam ich wymieść stamtąd. Pojedyncze wszystkie strącali. Dobra, dzisiaj ogromne trofeum, szansa na zdobycie zakładu. Później tak, zawiera jeden z następujących przedmiotów Maszyny jakieś Panzerwerfer 42 XP-55 UA-5FN Jazda testowa To nie wiem o co chodzi Aha, że to chyba będę mógł sobie pojechać przez godzinę na bitwie i później nie Dobra, jeszcze może być 100 golda Milion chyba kasiory Oficerski złoty zakład Żołnierski złoty zakład I generalski złoty zakład no i dobra, wieńczymy, bo już się nie zamierzam codziennie logować, to był po prostu na próbę. Odbierz nagrodę, jak w counter uwaga, uwaga, oficerski złoty zakład. Co to takiego znaczy? Jak to, gdzie to jest, oficerski złoty zakład, to chyba ten ostatni. Złoty zakład skrzydłowy, zakład z niż 5 jednostek, zakład najlepszy oddział, zakład z niż 10 górny rozgrywający. Oficerski złoty zakład jest. Wystartuj we własnym wydarzeniu złote bitwy i wygraj nawet 1000 golda. Maksymalny etap: 20. Liczba bitew, w których nie osiągnięto następnego etapu: 3. Warunki zwycięstwa. Odnieść zwycięstwo w bitwie, niszcząc przy tym przynajmniej jedną maszynę wrogiego gracza. No to jest akurat proste, to znaczy ta druga część, zniszczyć maszynę gracza. Powyższe warunki muszą zostać spełnione podczas każdej bitwy. Hmm. E, f, no czyli tak, jeżeli dobrze rozumiem, to 20 wygranych bitew pod rząd musiałbym mieć, żeby wygrać 1000 golda. Natomiast mogę w tych 20 wygranych bitwach 3 razy przegrać. Czyli w sumie 23 bitwy musiały być rozegrane, w tym 3 przegrane. No, kompletnie nierealne, aczkolwiek wygranie 50 golda albo 100 golda jest bardzo realne tutaj. Jakby się poleciało w kilku. I trafiałoby się na misję na przykład, nie wiem, przewaga powietrzna albo coś takiego. Bo jak jest zniszczenie celów naziemnych, to średnio to widzę. Ale dobra, no tych zakładów to już tutaj. Zaraz, 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 zaraz. Ja tu miałem jeszcze jakieś takie zakłady, no ale tu widzę są tylko na kasiorę. Jedno na złote orły. No i to kiszę 23 godziny. To dzisiaj pewnie na streamie odpalę to i tą bitwę sobie zrobię 300%. Dobra. A teraz, moi drodzy, co też Hallak sobie. Jakie pakupki sobie zrobił? Okej, okay, moi drodzy, niestety miałem przerwę. Przerwa trwa kilkanaście godzin. Rano nagrałem wstęp, myślałem, że wszystko mi się uda, ale nie udało mi się. Teraz już jest późny wieczór. I chwalę się, co też takiego ciekawego e, kupiłem. I jakieś tam porady wasze, jak zwykle proszę, bo. No, powiem szczerze, że. Jest tu jeden taki samolot, którym grać ewidentnie nie potrafię. Ale dobra, jedziemy od początku, od nacji amerykańskiej. Jak pamiętacie, na wszystkie pojazdy oraz samoloty w grze było 50% zniżki ze względu na czwóreczkę. I teraz tak, co kupiłem? Otóż samolot pierwszy to jest K61 LB Hiena. O ile dobrze to widzę, kupiłem go ze względu na Battle Rating dosyć niski i kupiłem go ze względu na 4KM 12,7. 2 kilo jak na Japońca, całkiem nieźle. Chciałem po prostu mieć japoński samolot w zestawie. Także tylko ten samolocik. Kupiłem do drzewka amerykańskiego. Jeszcze tutaj premki oczywiście mam. Między innymi. O, może Wam tego pokażę? O, wygląda on tak. Proszę bardzo. W kadłubie 2KM i w skrzydłach 2. Oprócz tego, z premek, których nie kupiłem, ale mam już, bo kiedyś udało się to jest ten XP 38 w jakimś zestawie chyba ze Steama to dostałem i to czyli XP 50 bardzo ale to bardzo dobry bardzo dobrze sprawdzający się w rozwalaniu bombowców przeciwnika świetnie wspinający się samolot naprawdę tylko jest delikatny kurczę ten ogonek jego jest tak delikatny jak mu ktoś pociągnie to Koniec, no i battle rating aż 4. Dobra, następna nacja to Niemcy, i tutaj najwięcej zmian otóż, ponieważ miałem mało golda, zaledwie chyba 2000, no to wiadomo, że za mało na moje zakupy, na moje potrzeby. Zdecydowałem zakupić jeden z najbardziej opłacalnych zestawów ze sklepu, czyli zestaw, w którym była tak zwana kaczka. Uwaga, uwaga, gdzież ona tutaj jest. O, 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 to jest to. Proszę bardzo, tak wygląda. Dlaczego kupiłem ten samolot? Bardzo spodobało mi się to, iż jest tutaj zamontowane działko 30 mm, które jest po prostu świetne. Problem z tym samolotem jest taki, że on jest generalnie dosyć powolny. Gdyby nie był powolny, no to naprawdę byłby świetny i świetnie strącałby bombowce. Jego kabina jest opancerzona, aczkolwiek na razie na czołówkę za bardzo ludzie ze mną nie chcą latać, więc nie sprawdziłem tego. Ale km -y, jeżeli przeciwnik będzie miał, to na pewno tutaj, no jedynie po silnikach, jak mi da to, tak. Ale pilotowi nie powinno się nic stać. Działko 30 mm daje radę jak najbardziej, także jest to to i 5,8 tutaj jest wyrzucane na sekundę. 5,8 kg, czyli rewelacja. Oczywiście nie gra się tym za fajnie aż tak bardzo. 3,7 aż battle rating. Gdyby był gdzieś, no nie wiem, no mniejszy troszeczkę, żeby tylko to działko na przykład było 30 mm, i żeby battle rating był dużo mniejszy, to taki samolocik bardzo bym chciał. No ale takiego niestety nie ma. Dobra, co w tym zestawie jeszcze było? Jeszcze kupiłem, no kupiłem, no był w zestawie Jagdpanzer 4, dokładnie ten. Dokładnie ten Jagdpanzer 4. No, był to był, aczkolwiek pewnie i tak, boże i nie wiem. No pewnie w ogóle nim nie zagram, bo nie gram czołgami. Szkoda, wolałbym sobie go wymienić na jakiś samolot, ale oczywiście takiej możliwości nie ma. Do tego granie w, na zręcznościówce, takim Tedekiem, który gdzieś stoi, jest lipne moim zdaniem w Wortanderze, bo od razu się świecimy. Nie ma czegoś takiego, że tam gdzieś, nawet za krzakiem, jak się stoi. To i tak się człowiek świeci. Także trzeba by było grać na tym drugim trybie. No ale jest, to jest. Jak to mówią, jeść nie woła, prawda? Samolotem drugim, który kupiłem, to jest BV300-238, przepraszam. Wygląda to tak. Potężny, wielki bombowiec. E, mogący lądować na wodzie. Bardzo dobre uzbrojenie defensywne. Wręcz rewelacyjne. Na pewno pokażę wam bitwy. Tym i to nie jedną, i nie dwa filmiki będą. Bo po wymaksowaniu strzelców. E, i po no, najęciu odpowiedniej ilości. naprawdę daje radę. Tutaj zobaczcie. Są cztery działka. Tutaj są cztery działka. Tutaj też są cztery działka. Coś niesamowitego. Aczkolwiek zdarzają mu się bitwy, że siedzi mu myśliwiec na ogonie. A ci strzelają kurka 20 sekund i w ogóle nie mogą go trafić. Co jest jakieś totalne. Trzeba by było może ręcznie, ale ręcznie też mi raz nie chcą trafić. Niby w kółeczko wale cały czas. A tu lipa. No i z przodu też ma tutaj. Działka, także jest nieźle, jest dosyć twardy, zakładając, że nie podleci do niego samolot z działkiem 37 mm. No, niestety miazgę z niego robią, bo jest dużym celem i kurczę, bardzo łatwo trafić. Też, jeżeli od dołu atakują jakieś myśliwce z działkami 20 mm, no to nieźle, nieźle to się dzieje. Japończycy, jeżeli od tyłu atakują, to od razu są praktycznie zdejmowani. Także tym czymś... Dużo frajdy, dużo frajdy ten samolot nim sp sprawia. Chociaż Battle Rating 3.7, no dużo. Także nie jest to taka typowa gwiazda śmierci. Czyli tak, to mamy to. Jeszcze co ja kupiłem? Uwaga, uwaga, tego miałem, kaczka. Tu jest zestaw. Czyżbym już nic nie kupił? Tego to miałem. Tu na amunicji zapalającej świetnie się grało, pamiętam. Tego hańkla albo kupiłem. Tak. Chyba coś tu z tego kupiłem. Albo tego hańkla, albo tego. No w każdym razie tak do kolekcji po prostu. Teraz idziemy do rusków. I co takiego jest ciekawego u ruskich? Ten Żukowskiego, to jego chyba nie miałem, ale kupiłem to. Nie wiem w sumie po co. Kupiłem to. To jest Hariken. Zaraz, 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 zaraz. Tak to wygląda. Naprawdę dosyć, dosyć ciekawa maszyna. Yy. Jakie on tutaj ma dane? Battle rating ma 3. No, ma dwa działka i to są działka ruskie. Jeszcze nim nie leciałem, ale niektóre samoloty rosyjskie mają jedno to działko tylko i ono naprawdę jest potężne, więc tutaj jeżeli będę miał dwa, to sobie wymyśliłem, że naprawdę to będzie wymiatało. Zobaczymy czy tak rzeczywiście będzie. No oprócz tego 127 też dwie sztuki, także to jest mój zakup. Kolejny mój zakup to jest ten samolocik. Karabin maszynowy Browning. 12,7 razy 6. Słuchajcie, no battle rating 2, a wyrzuca to, to 3,23 kg. Także całkiem nieźle. I wydaje mi się, że tym Kitychołkiem troszeczkę mi się uda potrzebić przeciwników. Także to jest mój kolejny zakup. Dodatkowo P2 to miałem, kobre na 100% miałem, ok, czyli tutaj już nic nie ma. Później idziemy, i to są samoloty angielskie, i tutaj kupiłem minimum dwie sztuki. Zobaczmy, tak, kupiłem sobie hawoka, bo to jest hawok 1,7, ma bad rating, czyli bardzo fajnie. I kiedyś mi się tym z drzewka hawoczkiem bardzo fajnie latało. A teraz był taniutki, więc Hawoka MK1 udało się kupić. Ma cztery bombki, można fajnie tam bombardować. Spokojnie można się tym samolotem pobawić. Chciałem kupić to, ale niestety za mała siła ognia. Następną rzecz, którą kupiłem, to jest to. Czyli D520 jedno działko 20 mm plus 4 km 7,5 wyrzuca 2,39 przy battle ratingu 3 nie jest to może jakaś tam rewelacja ale taniutkie było, kupiłem kolejnym samolotem, który kupiłem jest Hudson o którym mówiłem w jakimś tam filmie po prostu, no też tani jest battle rating 2,3 i chciałem sobie nim Polecieć, zobaczyć, jak to się takim pasażerskim przerobionym na bombowiec lata. Bardzo duża ciekawostka, dlatego się zdecydowałem. No i to tyle, bo tajfuna to miałem. I teraz idziemy, ostatnia rzecz. Kupiłem japoński samolot sobie. <kł> uwaga, uwaga. A właściwie to. Jeden czy dwa. Tego miałem chyba. Dobrze mówię, dobrze, albo go kupiłem, już nie pamiętam, ale na pewno kupiłem to. O, moi drodzy, to miała być idealna maszyna dla mnie, zważywszy na to, że 8 kg wyrzuca z Battle Ratingiem 2-3. Problem jest taki, że działka 40 mm ja nie wiem, jak one strzelają. Jak w ziemię próbowałem, to tak jakby o połowę wolniej leciały pociski niż ze zwykłych km ów i w zupełnie inne miejsce trafiają, i teraz moje pytanie do Was: czy jest tu jakiś myk, żeby przestawić ten celownik automatyczny z KM-ów, których bym nie chciał, na te właśnie 40? -tki? Samolot jest idealny wręcz do rozwalania bombowców. Ma Battle Rating yy, zaledwie, jak widzicie, 2-3. I ma wznoszenie 27,9 metra na sekundę, co jest kurka wodna rewelacją. Naprawdę. Problem jest taki, że nie mogę trafić w bombowiec. No. Jedynie jeżeli podlecę od dołu i. No ja wiem, z 200 metrów, może 150 metrów, jak mu wsadzę tak, no, że ta seria go nakryje, to wtedy dopiero dzieje się. Też należy powiedzieć, że to jest. To są dwa działka 40 mm. One się wypróżniają momentalnie. To po prostu jest jedna seria tylko, bo nie działa to tak jak w kobrach, że takie pojedyncze strzały, tylko tu walimy z serią jak z maszynowego karabinu normalnie. Kurde. Także nie wiem, ile tam seria trwa czy sekundę, czy półtorej sekundy, czy dwie sekundy, coś takiego. Znaczy przycisnąć myszką, i już tego nie ma. Także samolot jest przyszłościowy, na pewno kilka filmików też się pojawi tym, bo będę się starał polować na bombowce, właśnie tym czymś. Ze względu na no, niesamowite osiągi, no zobaczcie, że to jest 632 na godzinę, plus do tego dochodzi 27,9 wznoszenia się. No to to jest super. I będę chciał zmontować sobie. Właśnie na battle rating 2-3, całą drużynę japońskich samolotów. Właśnie pod tego zastanawiałem się też nad tym, czy go kupić, ale stwierdziłem, że skoro ma 2-7, to mi się nie zgra z tym, żeby miał 2-3. Ten samolot to na pewno na 100% bym go kupił. A to było za drogie. Chciałem to kupić, ale to było za drogie. 200, 300, czyli to kosztowało 1150, sporo. Zostało mi, a bo do zakupu tam miałem samolot, ten niszczyciel czołgów niemiecki, 4000 zł orłów, plus 15 dni premium, i zapłaciłem za to chyba 15 euro albo coś takiego. No i to była fajna cena. I zostało mi jeszcze 3100, ale sobie zostawię tą kasę, bo przecież. Te łódki wchodzą i chciałbym też popróbować, jak to takim kutrem torpedowym się pływa Może jakiś premium by się kupiło? No 3000 golda to chyba starczy na premkę jakąś do licha ciężkiego, nawet jakiegoś małego poziomu. No, jakieś porady, jeżeli macie na K442 odsu, to bardzo proszę, w jaki sposób celować? Jak ten celownik ustawić, żeby to jakoś dobrze celowało? No nie wiem. Kompletnie nie wiem. Dobra, to tyle. Takie były zakupy halaczyska. O ile kasiorki mało poszło, to czasu na wybór tego było zmarnowane. Mnóstwo a w wortanderze co zamierzam robić, to tak jak już wam mówiłem, zamierzam poodkrywać te niższych poziomów samoloty, które pojawiły się widocznie, bo ja wszystko odkrywałem, ale widocznie one się pojawiły po prostu przez ten czas jaki nie grałem. Sobie, o tutaj, ile tego jest, wszystko sobie poodkrywam i później porobię sobie takie komplety na battle rating 1.7, 2.3 i tak dalej, i tak dalej. W Ruskach też, zobaczcie tutaj, pojawiło się kilka samolocików. Brytyjczycy i Japonia to już jestem na bieżąco, to będę po prostu odkrywał wszystko. To tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.